Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Informację o istocie nowelizacji i toku prac przedstawił przed chwilą pan poseł przewodniczący Bartłomiej Bodio. Ja pozwolę sobie odnieść się do tych prac w imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska RP. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo lotnicze zawarty w druku nr 739 ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej i dotyczy nowelizacji ustawy z dnia 3 lipca 2002 roku Prawo lotnicze. Nowelizacja ta jest konieczna i niezbędna do wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2009 roku w sprawie opłat lotniskowych. Analiza rynku usług lotniskowych w Polsce wskazuje rzeczywiście na podział lotnisk, biorąc pod uwagę ilość obsługiwanych pasażerów na obsługujące rocznie do 5 milionów pasażerów oraz obsługujące rocznie powyżej 5 milionów pasażerów. Klasyfikacja powyższa wkomponowuje się w założenia dyrektywy 2009/12/WE, stanowiąc trwałe rozwiązanie na pasażerskim rynku lotniczym. Zaproponowane zmiany w naszej opinii uwzględniają przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2011 roku o zmianie ustawy Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw. Omawiana nowelizacja proponuje przede wszystkim po pierwsze wprowadzenie co do zasady wymogów wynikających wprost z przepisów dyrektywy 2009/132/WE dla lotnisk użytku publicznego obsługujących rocznie powyżej 5 milionów pasażerów przy jednoczesnym utrzymaniu mechanizmu zatwierdzania projektu taryfy opłat lotniskowych przez prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego zgodnie z rozwiązaniami dotychczas funkcjonującymi w Polsce. I po drugie wprowadzenie zmian do obecnej regulacji dla lotnisk użytku publicznego obsługujących rocznie do 5 milionów pasażerów poprzez ustanowienie uproszczonej regulacji wraz ze zniesieniem obowiązku przedkładania do zatwierdzania przez prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego projektu opłat lotniskowych dla tych lotnisk. Komisja Infrastruktury po przeprowadzeniu pierwszego czytania rozpatrywała projekt na posiedzeniach, tak jak wiemy, w dniach 27 września i 21 listopada, a bardzo duża praca nad omawianym projektem odbyła się na posiedzeniach Podkomisji Stałej do Spraw Transportu Lotniczego i Gospodarki Morskiej. Mamy głębokie przekonanie, że rynek lotniczy jest bardzo ważnym segmentem rynku komunikacyjnego i jego przyszłością. Niech świadczy o tym fakt, że 75% kibiców, którzy odwiedzili nasz kraj w trakcie tegorocznego Euro, przybyło na Euro samolotami. Dlatego też prace podkomisji bardzo solidnie opracowywały poszczególne problemy i rzeczywiście toczyły się w klimacie dużej racjonalności, co ważne, bo dotyczyły specyficznej i bardzo specjalistycznej materii. Przypomnę, że prace dotyczyły głównie artykułów 75, 76 i 77 ustawy o prawie lotniczym. Ważna była w trakcie prac poprawność legislacyjna. Oceniam, że efekt w tej kwestii jest dobry i bardzo dobry. Mogę więc zakomunikować, że w wyniku pracy Komisji Infrastruktury i jej podkomisji do spraw transportu lotniczego i morskiego powstał projekt, który Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska RP poprze w głosowaniu. Dziękuję.